Warszawa. Miasto wielkich możliwości, marzeń i miejsce, gdzie można spotkać najwięcej pięknych kobiet. Doskonale wie o tym popularny raper PZ, który szuka modelek na okładkę swojej nowej płyty. Zainteresowane warszawianki wszystkie informacje znajdą w profilu artysty na Facebooku. Organizuję taki casting niejako szeroko zakrojony. Ze względu na to, że potrzebne nam, czyli mnie i mojemu bratu, na płytę, na okładkę, są dziewczyny po prostu. Mamy taki pomysł. A jaki ja mam typ? Ja w zasadzie nie mam typu. Musi być ciekawe. Najchętniej to dostałbym też ewentualne wytyczne, w jakim klimacie ta dziewczyna się najlepiej czuje, czy ona jest w stanie, czy ona na przykład uczestniczyła w jakichś sesjach okładkowych, w takich, w których nie czuje się swobodnie i nie będzie miała problemu z tym, że będzie w bieliźnie na przykład i tak dalej. Nie bez powodu na miejsce spotkania z artystą wybraliśmy ulicę Nowy Świat. Myślę, że warszawianki to piękne kobiety. Kłopot jest taki, że jak mieszka się w Warszawie, to wiele tych kobiet już się widziało. Dlatego czasem się wydaje, jak się jedzie gdzieś indziej, że tam są piękniejsze kobiety, ale to nieprawda. Na Nowym Świecie, szczególnie kiedy nadchodzi taka pora roku jak wiosna bądź lato, no to pojawia się tyle pięknych kobiet, że człowiek może sobie skręcić kark, obracając za nimi głowę. Okładka pełna pięknych warszawianek, więc i płyta musi być typowo warszawska. Przede wszystkim jest to płyta z małolatem, czyli zupełnie oddzielna rzecz. Tytuł tej płyty to Dziś w moim mieście, także nie bez powodu też tu się znajdujemy, pewnie to się jakoś zazębia, tak? No bo znajdujemy się w centrum Warszawy, na dosyć takim, w takim dosyć miejscu popularnym, tak? Gdzie jest dużo knajp, dużo ludzi. I ta płyta opowiada po prostu o wielu różnych sytuacjach związanych z naszym miastem. Raper pochodzi z Ursynowa. Podkreśla, że jest lokalnym patriotą. Poniekąd będzie o jakichś miejscach, moich miejscach w Warszawie, ale to nie będzie powiedziane tak jasno, że nie będzie to opowieść o miejscu, tylko bardziej o tym, co się tam wydarzyło, co mnie tam spotkało i niekoniecznie będzie wiadomo, jakie to miejsce. Ja będę wiedział, tak? Ale będzie trochę o dzielnicy, w której się wychowywałem, czyli o Ursynowie. Krążek trafi na sklepowe półki we wrześniu. Nie chcę ten wyścig wygrać, tylko Bóg wie, jeśli jest, którą drogę wybrać. Kroczyć drogą serca i dla ludzi się poświęcać, dla tych ludzi, którzy chcą twój sen grać, nic o nas bez nas. Wiesz, trudno by było żyć z hip-hopu, za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój.